Program zakupu szczepionek. Wygrana Igi Świątek w drugim meczu Australian Open. Silny mróz, intensywne opady śniegu, miejscami z marznącym deszczem. Ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie ma mowy. Zwłaszcza, że ma wakacje, powinien wypocząć przed szkołą. Cześć. Media bez wyboru. Tu miał być twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na naszej stronie internetowej www.tvpuls.pl. Ni to kotopies, w ogóle z innych stron. Zostawię go teraz samego. Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. W Polsce panują trudne warunki na drogach, gdy... Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Tu miał być twój ulubiony program. Nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyboru. Przepraszamy naszych widzów oraz partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Anonimowym i biernym obserwatorem tego wydarzenia. Mógł być, ale Andrzej Strój był odważnym człowiekiem. Cyfryzacji w Polsce. Karolina Holka, dzień dobry, zapraszam. Marcin Bodarski o alarmie powodziowym w Płocku i sytuacji.
zdrowym w Płocku i sytuacji na Wiśle, o przygotowaniach do szczepienia. Mówi Krystian Lis. Zaczynamy. Obronę przed żywiołem. Obowiązuje tam alarm powodziowy za torem lodowym na Wiśle. Do późnego wieczora strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej najbardziej zagrożonych terenów zostali ewakuowani. Jak obecnie wygląda sytuacja? Pytamy Marcina Wodarskiego, który ma najnowsze informacje. Marcinie, czy jest szansa? W tej chwili z niepokojem na przybierającym, ale także kolejnych 7 okolicznych słup Nobodzanów, Nowy Dudninów i Słubice. Tam właśnie dzisiaj Nowy Dudninów i Słubice. Tam właśnie dzisiaj ogłoszono